Dzisiaj będziemy testować trzy aparaty, które naszym zdaniem są najczęściej wykorzystywane przy realizowaniu materiałów wideo. Będzie to Panasonic Lumix GH4, będzie to Sony A7S II oraz ten Canon 5D Mark III. Ponieważ na temat tego sprzętu na YouTubie zostało już powiedziane chyba wszystko, kiedy trafił on w nasze ręce, postanowiliśmy wykonać jeden dla nas, z naszego punktu widzenia, najważniejszy test, czyli test low lightu. Będziemy sprawdzać, jak te trzy aparaty zachowują się przy gorszym oświetleniu. Na początku ogólnie porozmawiamy o specyfikacji tych trzech modeli aparatów. Później przejdziemy do materiałów testowych, które udało nam się zarejestrować w gorszych warunkach oświetleniowych za pomocą tych trzech aparatów. A na koniec znowu będzie gość Rafał Ramatowski, operator filmowy i właściciel rentalu Dom Filmu, który na co dzień również zajmuje się wypożyczaniem sprzętu. Wydawać by się mogło, że GH4 nie ma co konkurować tutaj z droższymi aparatami pełnoklatkowymi. Natomiast ze względu na jego dużą popularność, sami z niego korzystamy, stwierdziliśmy, że też weźmiemy go pod uwagę w tym teście i w jednym z wariantów testu tą mniejszą matrycę nadgoniliśmy nieco jaśniejszym obiektywem. Tutaj jeszcze gwoli wyjaśnienia, do testu nie wzięliśmy pod uwagę GH5 oraz 5D Mark IV, ponieważ to już jest kolejna generacja aparatów i one jeszcze nie są na tyle popularne, żeby traktować jako faktycznie jedne z tych najczęściej używanych aparatów. Za Lumixem i za Sony na pewno przemawia to, że te aparaty mają możliwość nagrywania w 4K, a także posiadają specjalne płaskie profile rejestrowania kolorów, czyli logi. W przypadku Canona takiego loga też możemy sobie wgrać. Możemy nawet wgrać oprogramowanie, które pozwala nagrywać w 4K, ale trzeba pamiętać o tym, że nie są to oficjalne systemy i Canon odcina się od nich w taki sposób, że jeżeli cokolwiek stałoby się z aparatem przy takim oprogramowaniu, to tracimy gwarancję i niestety nie mamy żadnego wsparcia ani możliwości naprawy takiego urządzenia. Ciekawostką jest to, że następca tego modelu, czyli Mark IV, posiada możliwość nagrywania w 4K, z tym, że to jest obraz skropowany i to w dodatku na starym kodeku. Przy okazji premiery modelu 6D Mark II, która miała miejsce całkiem niedawno, podjęto temat tego 4K, które wciąż jest dosyć problematyczne w przypadku Canona i przedstawiciele Canona stwierdzili jasno, że to są urządzenia, które mają służyć do robienia zdjęć, natomiast do kręcenia filmów przeznaczone są kamery, które Canon również produkuje. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. To, co najbardziej różni te trzy aparaty, to rozpiętość tonalna, w jakiej zapisywany jest materiał. Rozpiętość tonalna jest to różnica pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi punktami w ujęciu. Ona jest określana jednostką EV, czyli Exposure Value. Innymi słowy mówiąc, chodzi o to, żeby jak najlepiej oddać szczegóły zarówno w najciemniejszych, jak i najjaśniejszych miejscach w kadrze. Pełnoklatkowe aparaty mają tutaj przewagę nad Lumixem, ponieważ większa matryca pozwala zebrać większą ilość światła. To samo tyczy się również poziomu szumu. Wiadomo, że mniejsza matryca będzie generowała więcej szumu na podwyższonych poziomach ISO. I przechodząc tutaj już do konkretnych wartości, w przypadku Sony to jest około 14 EV. Tutaj ciekawostka, że jest to prawie tyle samo, co w przypadku cyfrowej kamery Arri. W przypadku Canona jest to między 11 a 12 EV. I jeśli chodzi o Lumixa GH4, to jest do 11 EV, pod warunkiem, że mamy zainstalowanego Vloga. W przypadku modelu GH4 software z Vlogiem dokupujemy oddzielnie. To jest wydatek rzędu 400 zł, natomiast warto się zastanowić, czy jest to nam naprawdę potrzebne. Vlog ma sens wtedy, kiedy nagrywamy na zewnętrzny rekorder w 10 bicie. W przypadku, kiedy nie mamy tego rekordera i nagrywamy bezpośrednio na aparat przy 8 bitach, ten obraz wcale nie wygląda tak rewelacyjnie, jak mogłoby się wydawać. Tyle jeśli chodzi o taką podstawową specyfikację i te różnice, które nas tutaj interesowały najbardziej przy okazji testu. Zobaczcie, jak wygląda materiał zapisany na różnych poziomach ISO z tych poszczególnych aparatów przy gorszych warunkach oświetleniowych. Już na pierwszym teście Sony udowodniło swoją jakość, rejestrując poprawny obrazek z minimalnym szumem przy ISO nie wychodzącym ponad 800. Tylko w przypadku Sony udało nam się nagrać ładne ujęcia z ISO na poziomie 200. W przypadku Lumixa i Canona przy takiej czułości matrycy obraz był za ciemny. Podczas nocnych ujęć na parkingu centrum handlowego Sony zdeklasowało rywali. Obraz zarejestrowany Canonem wygląda poprawnie, natomiast pierwsze szumy pojawiają się już przy ISO na poziomie 800. Ilość informacji w jasnych i ciemnych partiach kadru jest zadowalająca jak na standardowy profil, w którym nagrywaliśmy,
choć brak płaskiego profilu kolorów jest tutaj odczuwalny w porównaniu z konkurencją. W przypadku Lumixa już na poziomie 400 ISO mamy do czynienia z widocznymi szumami. Pojawia się również aberracja chromatyczna, którą najlepiej widać na zbliżeniu. Poprawną ekspozycję osiągamy dopiero na poziomie ISO 1600, ale wtedy zaszumienie jest już naprawdę duże. Tak wygląda porównanie wszystkich trzech aparatów na różnych poziomach ISO. W przypadku Lumixa zwiększenie rozdzielczości do 4K oraz wykorzystanie jaśniejszej przesłony pozwoliło zmniejszyć poziom ISO do 400. Przy nocnym portrecie aparat od Sony znowu zarejestrował czysty obraz pełny informacji w jasnych i ciemnych partiach już przy ISO na poziomie 400. Zwiększając czułość matrycy do poziomu 1600 jesteśmy już bliscy przepalenia jasnych partii obrazu przy ledwo zauważalnym szumie. Tym razem obrazek z Canona nie radzi sobie już tak dobrze jak ostatnio. Co ciekawe, to nie szum jest tutaj największym problemem. Na zarejestrowanym obrazie mamy mało informacji na temat ciemnych partii kadru, przez co jego plastyka nie zachwyca. Dopiero na poziomie ISO 3200 otrzymujemy podobną ekspozycję co w przypadku Sony z ISO 400. Co do Lumixa GH4 mamy mieszane uczucia. Widzimy co prawda wysoki poziom szumów, ale rekompensuje to znacznie ładniejsza plastyka obrazu w porównaniu do nagrań z Canona. Na poziomie ISO 1600 materiał jest podobny do tego, co zarejestrowaliśmy przy ISO 400 aparatem od Sony. Po założeniu jaśniejszego obiektywu na Lumixa, te dwa portrety mogą ze sobą śmiało konkurować. W trzecim teście przenieśliśmy się do wnętrza. Bez zaskoczenia Sony znów prowadzi. Tutaj najlepiej widać dużą rozpiętość tonalną, którą oferuje ten aparat. Materiał wygląda dobrze zarówno w Full HD, jak i 4K. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na ziarno. To, które pojawia się na materiale zarejestrowanym w 4K, ma bardziej filmowy charakter, zbliżony do tego, co oferują kamery filmowe. Bardzo chciałbym powiedzieć coś dobrego na temat Canona, ale tutaj aparat całkowicie poległ. Poprawna ekspozycja pojawia się dopiero przy ISO na poziomie 6400 i nawet bez czterokrotnego przybliżenia obraz charakteryzuje się wyjątkowym zaszumieniem, które wygląda naprawdę kiepsko. W trzecim teście GH4 znowu pozytywnie nas zaskoczył. Chociaż aparat nie radzi sobie z szumami tak dobrze jak Sony, ilość zapisanych informacji jest bardziej niż zadowalająca. Materiał nagrany w 4K pozwolił osiągnąć filmowe ziarno podobnie jak w przypadku Sony. Mimo że większa rozpiętość tonalna w A7S II jest na pewno widoczna, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości, zapisane nagrania na pewno mogą ze sobą konkurować. Tak wyglądał materiał zarejestrowany tymi trzema aparatami, natomiast teraz zapraszam Was na spotkanie z Rafałem Romatowskim. Zobaczmy, co operator filmowy, właściciel rentalu Dom Filmu ma do powiedzenia na temat tego sprzętu. Dzień dobry, Rafale. Witaj. Na co dzień prowadzisz rental sprzętu Dom Filmu, więc stąd pierwsze pytanie. Jakie aparaty cieszą się u Ciebie największą popularnością? Wiesz co, to jest takie dosyć trudne pytanie i myślę, że ciężko jest powiedzieć, który konkretnie. Dlatego, że wiesz co, myślę, że są zwolennicy jednej marki, są zwolennicy drugiej marki i to wiesz, zawsze jest jakaś taka indywidualna, wiesz, decyzja osoby, która będzie z tą kamerą stała, nie? Czy tam aparatu, bo to też ten aparat pełni funkcję kamery. Więc to jest trudne do powiedzenia, ale raczej jeżeli chodzi o takie dwie główne marki, to jest Canon i Sony, tak? Ludzie raczej wybierają albo aparaty, albo kamery Sonego, albo aparaty kamery Canona. Mhm. A jakie są Twoje takie preferencje i dlaczego? Moje osobiste? Tak. Bo jesteś operatorem, więc jakby masz tu coś do powiedzenia, jakby nie było. Wiesz co, tak. Myślę, że znaczy ja teraz generalnie ciężko jest mi się zdecydować na którąś konkretną kamerę, wiesz, bo jest tak, że na przykład mega zachwyciło mnie Sony A7S II, tak? Znaczy właściwie jeszcze wcześniej to jedynka. Mhm. Możliwości, jakie dawała ta kamera, aparat, przepraszam, ale aparat, jaki dawał możliwości, wiesz, do filmowania, właśnie w jakichś tak warunkach klucza, niskiego klucza, no to po prostu są kosmiczne, tak? Ja to nazywam noktowizorem, zresztą wszyscy nazywamy noktowizorami, tak? Mhm. Także Sony A7, A7S II, przepraszam, A7S II to były takie aparaty, które naprawdę no, strasznie pokochałem, strasznie polubiłem. Robiłem nawet dwie jakieś tam rzeczy, jakieś tam filmy modowe na nich i naprawdę udało się uzyskać i ten, wiesz, i ten taki kinowy efekt i w jakichś tam no, warunkach właśnie z kiepskim światłem
jakimś takim, powiedzmy, no, gdzie też większy zakres dynamiczny był potrzebny, no to były super, aparaty, tak. Ale to jest jeden aparat, który właśnie uwielbiam, a drugi, po drugiej stronie, to jest Canon 5D Mark III i Mark IV, tak. Zależy oczywiście, co się robi, tak? Mhm. Jeżeli tam no, robimy jakieś eventy, a też się czasami zdarza, że tam powiedzmy, nie wiem, no, jakiś event, prawda, się trafi, no to ciężko jest wybrać, prawda, który ten aparat. Bo nie wybieram kamery, no FS7, którą tam też uwielbiam, no to prawda, mhm. fatalne, jeżeli chodzi o niski klucz i warunki, gdzie tam są nieprzewidywalne, no to jest trochę problem, żeby się tam dobrać. Ale no, generalnie tak, no Sony A7S i Canon 5D Mark mhm. 3 łamane przez Mark 4. Okej, a gdzie byś tutaj usytuował jakby tego trzeciego konkurenta, czyli Panasonica. GH4, no i teraz już GH5 też. Wiesz co, powiem ci tak, GH4 gdzieś tam się bawiłem kiedyś, coś tam kręciłem. Fajny aparat, na pewno fajny aparat. W tamtym momencie, głównie ze względu na cenę, też mega konkurencyjny. 4K, mikro 4 trzecie i no właśnie tam mała matryca, kurczę, to był dosyć duży problem. GH5 nie znam totalnie. Mhm. Widziałem tylko jakieś tam testy na YouTubie, nie miałem czasu w ogóle ani tego przetestować. Zresztą dopiero chyba niedawno całe te wszystkie przedsprzedaże ruszyły, że zostały dostarczone aparaty do klientów. Także GH5 też jeszcze się nie zajmowałem, mhm. więc ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć. A powiedz mi tak z Twojego doświadczenia, bo no, oglądają nas ludzie, aha. którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z filmowaniem. Tak. W jakich sytuacjach ta mniejsza matryca może stanowić problem, jeżeli zestawimy ją właśnie na przykład aha. z pełną klatką w aha. Sony czy w Canonie? Aha. Wiesz co, na pewno pełna klatka daje ci płytszą głębię ostrości, nie? To jest jak gdyby, no to jeżeli chcesz tam to tło rozmyte, no to jest ok. GH4, GH5 mają ten problem, że jednak jest krop. Więc wiesz, przy Super 35, czyli na przykład właśnie A7S, FS7C, no to Super 35, no to powiedzmy, że to jest taki format trochę kinowy, tak? No to Hollywood cały robi na Super 35 i to taśma filmowa też, to jak gdyby, no to zawsze te 2 mm stawały na, wiesz, na ścieżkę dźwiękową, więc na Super 35, tak? Ale no coś już takiego no jeszcze mniejszego, no to powoduje, no GH4, GH5, no potrzebujesz szersze obiektywy, żeby uzyskać jakiś standard. No to jest pewnego rodzaju problem, moim zdaniem. No w naszym teście jakby bez zaskoczenia Sony aha. wypadło najlepiej tutaj, natomiast wydaje mi się, że szumy, które mieliśmy na naszym materiale, no były znacznie większe niż to, co pojawiało się w wielu marketingowych materiałach na YouTubie na temat tego aparatu. Jak Ty mhm. tutaj widzisz te zależności? Czy to jest jakieś oszustwo marketingowe? Czy tu jednak postprodukcja dochodzi do głosu? Aha. Czy jak to wygląda? Wiesz co, kurczę, zgadzam się z tą, po pierwsze, to już tak na wstępie, już możemy zakończyć. Generalnie może nie będę używał takich mocnych słów, jak do marketing, to wiesz, zawsze to jest tam gdzieś naciągane, prawda? Patrząc i porównując na filmy, które gdzieś tam widziałem przed kupnem właśnie A7S-ek, no to faktycznie te możliwości były dużo większe. Dużo mniejsze szumy są widoczne, ale to też bym zrzucił raczej na to, że jakiś tam dobry denoiser musi lecieć i na pewno no, kompresja na YouTubie, no bo głównie oglądamy film na YouTubie, Vimeo, prawda, no, gdzie tam wątpię, żeby ktoś tam z nas ściągał kurczę testy i nagle wiesz. Są też tacy ludzie, polecam to oczywiście, trzeba robić, tak? Ale wiesz, no, szybciej na YouTubie, no, tak. prawda? I na telefonie, tak. prawda? Jeszcze tak. Także nie, no faktycznie te wydawało mi się, że szumy będą mniejsze. Mhm. Aczkolwiek jeżeli chodzi o A7S2 w tym przypadku, to uważam, że i tak naprawdę kamera sobie świetnie radzi. Bo przy warunkach właśnie z niskim kluczem, które nas troszkę zaskoczyły, my spokojnie sobie jesteśmy w stanie dobić do tych 64 000, mhm. Do 6400 ISO. Lub do 10 tysięcy nawet i już wtedy no, to z delikatną tam korekcją, tam odszumianiem jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę mega, mega fajny obrazek. Mm-hmm. A druga sprawa, która nas trochę zaskoczyła, to jakby dosyć przeciętne wyniki Canona w tym naszym teście. Czy to wynika z tego, że pracując z tym aparatem trzeba już mieć jakieś doświadczenie, czy tu znowu też postprodukcja bardziej wchodzi? Z czego to wyniknęło, że u nas jakby gdzieś ten szum się pojawił i ta jakość tego obrazka no nie była taka super, jak mogło się wydawać? Wiesz co, przede wszystkim powinienem zapytać, filmowaliście w standardowych profilach, tak? Tak, no na Canonie jakby nie mamy takich tych kinowych profili, tak jak na przykład w Alfie, te vlogi, nie? S-Log, tak. Więc filmowaliśmy tak, na tych standardowych profilach. Kurczę, wiesz, no przede wszystkim Canon 5D Mark III jest trochę starszym aparatem, tak? Tak. Nie pamiętam dokładnie, kiedy on wyszedł, 2012 rok, chyba jakoś tak, nie? No nie, nawet nie będę teraz... Zweryfikujemy, tak, pojawi się belka. Tak, że poprawiona. Tak. Poprawna data to. Nie, także na pewno jest starszą matrycą.
Sony też no, strasznie wypłynęli na tych nowych matrycach, które są bardzo, bardzo, bardzo czułe. I znaczy, też mam podobne zdanie, że tam gdzieś Canon 5D Mark III, powiedzmy to ISO 2000, to już jest gdzieś tam maksymalne, które powinno się używać. No, 3200, no dobra, nie, niech będzie, tak? Zrzuciłbym to raczej na to, że 5D Mark III jest troszkę starszą kamerą, aparatem, a 7S jest nowsza i to jest nowsza technologia, tak? Dlatego przez to jest na pewno dużo czulszy, tak? No, tak. Miałeś okazję już pracować na 5D Mark IV. Jakie twoje wrażenia? Wiesz co, mamy ten aparat od kilku miesięcy tak naprawdę w firmie. 5D Mark IV dla osób, które na przykład głównie zajmują się filmowaniem eventów, myślę, że to jest bardzo dobra opcja. Troszkę czulsza matryca od poprzednika, to jest pierwsza rzecz. Też bardzo fajna funkcja autofokusa. To jest jak gdyby super sprawa. Ekran jest dotykowy, możesz dotknąć na konkretny punkt, tak, i ten autofokus ci bardzo płynnie wyostrzy. Ewentualnie też na przykład praca na gimbalu, tak, czy tam na różnego rodzaju stabilizatorach. Nie jestem zwolennikiem oczywiście funkcji autofokusa, bo jest to jedno troszkę takie, no, powiedzmy, amatorskie tak. Ale powiedzmy, że jeżeli tam pracujesz na tym na gimbalu, włączysz sobie tą funkcję autofokusa, to ten autofokus, jeżeli mogę użyć takiego określenia, jest taki organiczny, taki, wiesz, naturalny, płynnie przechodzi, tak? On gdzieś tam nie skacze ci, kurczę, wiesz, pierwszy plan, drugi plan, tylko gdzieś tam idziesz sobie z tym gimbalem, kurczę, od twarzy przejdzie ci, powiedzmy, gdzieś tam na tło, także to jest bardzo fajna funkcja w 5D Mark III, jeżeli chodzi, Mark IV, przepraszam, jeżeli chodzi o filmowanie, tak? Co jeszcze? No Canon, tak? No styl Canona, no to wszyscy tak naprawdę kochamy i wszyscy lubimy, tak? I okej, nie wszyscy. No ale wiesz, no jest to zawsze no, troszkę cieplejsze, prawda? Bardziej kontrastowe, takie... od razu już możesz wrzucać do filmu, delikatna kolorekcja, nie musisz tam bawić i dziękuję ciach, tak? Jednak jakbyś pracował na 7S-ce, dwójce, no to już tam musisz się troszkę, no prawda, tak, tak, wiesz, jest loga też nie. A kwestia tego 4K właśnie w Mark IV, które no, w jakiś sposób zostało trochę skrytykowane, że zastosowano tam stary kodek, że to nie jest takie 4K, jak właśnie na przykład oferują Sonyaki. Jeżeli chodzi o 5D Mark IV i 4K, uważam, że no jest to delikatnym nieporozumieniem. Minuta materiału waży potwornie dużo megabajtów, więc jeżeli chcesz nagrać wywiad, chcesz nagrać, nie wiem, cokolwiek chcesz nagrywać, to potrzebujesz po prostu zapasu kart, tak? Z produkcja terabajtów, potem dyski. Jednak w Sonyaczach jest to inaczej rozwiązane. 64-gigowa karta bodajże wystarczy na godzinę, tak? Tutaj w Canonie w ogóle zapomnij, nie ma takiej możliwości. Poza tym crop. 1.7 już wyśmiane oczywiście. No tak. To używanie, prawda, szerokiego obiektywu, żeby on był jakimś tam standardem ewentualnie, czy, no to już jest pewnego rodzaju problem, tak. Okay. 4K w 5D Mark IV nie polecam i uciekać najlepiej. Okej. Okay. Ostatnie pytanie, takie bardziej może praktyczne, właśnie dla tych osób, które gdzieś tam dopiero zaczynają z filmem. Pokutuje wiele takich mitów, jeśli chodzi o parametry sprzętowe, na przykład to, że 60 klatek to jest lepiej, bo jest więcej niż 25, albo na przykład, że musi być dużo megapikseli na matrycy, że tylko wtedy to jest dobra jakość. Spotykasz się z tym na co dzień w swojej pracy? Wiesz co, w zasadzie to kiedyś spotkałem się z tym, tą opinią właśnie o tych 60 klatkach, czy tam 50 klatkach, co mówiłeś, nie? Jakiś tam, ktoś teraz tak modnie nazywa youtuber, przyszedł do mnie i powiedział, że on teraz nagrywa w 60 klatkach, bo mu tak użytkownicy YouTube'a powiedzieli, bo wtedy jest lepiej, tak? Tak a propos tego, nie? Ale wiesz co, no nie, no jest tak czasami, że pokutuje takie myślenie, czy jest takie myślenie, że wiesz, że czegoś będę miał więcej, to będzie lepsze, tak? Że nagram materiał w 4K, no to on będzie lepszy, tak? Że on będzie ten filmowy taki, no nie do końca tak jest. No 4K pozwoli ci na to, że możesz, nie wiem, tam jak spieprzysz kurczę kadr, to wiesz, możesz dozumować gdzieś i tak dalej, nie? Na tej zasadzie. Także nie, ja myślę, że to cały czas jest kurczę w naszych, wiesz, w naszym oku, w naszych rękach, kurczę, żeby to uzyskać jak najlepszy obraz, a niekoniecznie w tych pikselach i tak dalej. No i myślę, że to było znakomite podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jak mogliśmy się spodziewać, liderem faktycznie jest tutaj Sony. Niemniej jednak, myślę, że wiekowy już dosyć GH4, który jest tak naprawdę 3 razy tańszy, pozytywnie zaskoczył w tym teście. Oczywiście no dostał to trochę fory, jeśli chodzi o jasny obiektyw, ale wydaje mi się, że koszt Lumixa z obiektywem Voigtlandera i nawet z kupieniem odszumiacza za 600 zł wciąż nie przewyższa tego, co musielibyśmy zapłacić za samo body Sony.
Jeśli natomiast chodzi o tego Canona, no to następca kultowego właściwie 5D Mark II, no szczerze mówiąc nie zaskoczył niczym pozytywnym. Ten obraz jest dosyć przeciętny i wydaje mi się, że tutaj Lumix poradził sobie lepiej. No i teraz stając przed decyzją zakupową, tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie uzbierać na droższy aparat, który zapewni nam jakość już z poziomu takiego surowego materiału, czy przy skromniejszym budżecie możemy po prostu poświęcić więcej czasu na naukę, na postprodukcję i na to, co tak naprawdę możemy zrobić z materiałem już po jego zarejestrowaniu. Jak wynika z tego testu, GH4, który jest o wiele tańszym aparatem, pozwala stworzyć naprawdę dobrej jakości obraz, no tylko wymaga odrobinę więcej pracy. Podsumowując, Canon to tradycjonalista, to jednak wciąż jest aparat fotograficzny, a nie substytut kamery. Szczerze mówiąc, tutaj spodziewaliśmy się za tę cenę nieco więcej i to również jest aparat, nad którym trzeba troszeczkę posiedzieć, żeby osiągnąć fajny filmowy obraz. Sony to sprzęt, który tak naprawdę wyjmujemy z pudełka i od razu mamy jakość. Tutaj za tą cenę tak naprawdę otrzymujemy surowy materiał, który przy odpowiednich umiejętnościach jest już nagrany na odpowiednim poziomie. Nie musimy przy tym grzebać na postprodukcji. No i wreszcie Lumix GH4. Mój faworyt, aczkolwiek aparat, który potrzebuje od nas wiele pracy i tak naprawdę wielu akcesoriów. Bo tak jak mówiłem, wszystkie możliwości wyciągamy z niego dopiero wtedy, kiedy mamy jasny obiektyw, zewnętrzny rekorder lub vlog, który również musimy dokupić. Więc jest to aparat, który jest wymagający, natomiast dokupienie tych wszystkich gadżetów to wciąż dopiero cena samego body w przypadku aparatu od Sony. Być może ten test w pewien sposób będzie pocieszeniem dla osób, które korzystają z gorszej jakości sprzętu, ale i w jakiś sposób udowadnia, że jesteśmy w stanie nadrobić tą gorszą jakość. Oczywiście Sony jest pewnego rodzaju marzeniem dla osób, które filmują aparatami, ale jak widzicie, możemy sobie w jakiś sposób zrekompensować to po prostu postprodukcją i odpowiednimi umiejętnościami korzystania z tego sprzętu. Myślę, że dosyć przydatny do tego materiału będą poprzednie odcinki Kręci się, czyli poprawianie materiału wideo, nasz test Voigtlanderów na Micro 4 trzecie i pierwszy odcinek o Filmluku. I do obejrzenia tych odcinków zachęcam Was, jeżeli wciąż nie możecie się zdecydować na aparat albo po prostu szukacie porad i tego, w jaki sposób pracować z tym sprzętem. Tyle na dzisiaj, zapraszam do kolejnych odcinków Kręci się.